Cześć, testuję nowy format na blogu i kanale, gdzie dzielę się praktycznymi rozwiązaniami, które można zastosować w codziennej pracy. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o narzędziu, które można wykorzystać do współpracy z klientem albo kolegami, koleżankami z pracy, żeby zebrać uwagi, feedback od innych. Także zerknijcie, zaczynamy. No dobra, narzędzie, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to Envision App, więc pierwsze, co będziemy musieli zrobić, żeby z niego skorzystać, to wejść na stronę www.envisionapp.com i założyć tam konto. Więc przechodzimy przez dosyć szybki proces rejestracji. Myślę, że każdy tutaj sobie z tym bez problemu poradzi. I właściwie tyle, mamy już konto. Następnie zaznaczamy, czy będziemy pracować zespołowo, czy solo. Na razie weźmy opcję solo. I właściwie to tyle. No dobra, zarejestrowaliśmy się, udało nam się założyć konto, więc co teraz? Jeżeli wejdziemy sobie na główny ekran, prawdopodobnie będziecie widzieć dokładnie to, co ja na ekranie. I teraz to, co nas interesuje, to dodanie po prostu nowego projektu i robimy to używając tego wielkiego, różowego przycisku po prawej stronie. I teraz z listy, która się pojawia, wybieramy prototyp, bo będziemy tak naprawdę korzystać z opcji prototypowania, żeby osiągnąć cel, o którym będę Wam dzisiaj opowiadać. I nadajemy mu jakąś nazwę. Może to być po prostu projekt. Mamy nazwę, wybieramy na dzisiejsze potrzeby opcję pierwszą desktopu. Na dzisiejsze potrzeby zakładam, że mamy jakiś projekt, który nawet nie musi być koniecznie projektem UI-owym, bo to mogą być zarówno panele internetowe albo jakaś ilustracja, co dzisiaj Wam pokażę. Także wybieramy pierwszą opcję i robimy create. No i teraz co tak naprawdę mamy? Mamy informację o tym, w jaki sposób możemy wgrywać pliki do naszego nowo utworzonego projektu. Nas interesuje ta ostatnia opcja, więc wybieramy z naszego dysku po prostu te zdjęcia, ilustracje, które nas interesują. Dajmy na to, są to jakieś typograficzne ilustracje, które chciałabym skonsultować z moim klientem i po wybraniu plików one po prostu się wgrywają. I teraz każdy obrazek, który wgracie, będzie traktowany jako osobny ekran, osobny screen, kiedy wyślemy takiego linka do naszego klienta. I żeby zobaczyć, jak to mniej więcej będzie wyglądało, wystarczy, że podejrzycie sobie jeden z tych ekranów i za pomocą strzałek albo strzałek na klawiaturze możecie poruszać się w lewo bądź w prawo. I teraz, jeżeli mamy już wygrane obrazki, to możemy ustawić dodatkowe opcje do każdego z tych screenów, czy do wszystkich od razu. I w prawym dolnym rogu znajdziecie taką opcję z trzema kropkami, którą kiedy rozwiniecie, zobaczycie, że macie jeszcze do wyboru takie rzeczy jak ustawienie koloru tła. U mnie jest białe tło, więc jeżeli będę miała białe tło również w tym moim prototypie, to nic się nie stanie. Natomiast jeżeli macie bardzo duże ekrany i wiecie, że Wasz klient może korzystać z małego laptopa, to warto czasami zastanowić się, czy nie skorzystać z opcji, która sprawi, że nasz obrazek zmniejszy się do szerokości okna przeglądarki. I teraz, żeby tej opcji nie zapisywać osobno na każdym ekranie, bo możecie mieć takich screenów do wysłania na przykład 15, to żeby nie robić tego 15 razy, możecie zaznaczyć po prostu checkboxa przy przycisku zapisywania, żeby zapisać, nadpisać to ustawienie do każdego ekranu i każdego przyszłego ekranu, który wgracie sobie właśnie do tego projektu. I zapisujemy. Więc jeżeli zmniejszymy teraz okno przeglądarki do dużo, dużo mniejszego, no to zawsze będzie się dostosowywało. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. To, co będzie nas interesowało, to opcja Share w prawym dolnym rogu. Ciężko nie zobaczyć tego przycisku. Kiedy na niego klikniemy, to otworzy nam się dodatkowe okno, w którym możemy wybrać opcję ustawienia dzielenia się naszym prototypem. No i teraz możecie albo ustawić publiczny link, czyli macie po prostu link i komukolwiek go wyślecie, będzie można go odpalić i zacząć komentować po zarejestrowaniu się w serwisie, ale możecie też zapraszać do projektu osoby po prostu przez maila. Wtedy, jeżeli są projekty, których nie powinniście pokazywać albo po prostu chcecie je w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby nikt niepowołany nie mógł tego linka otworzyć, to możecie po prostu wpisywać tutaj maile. Ja na przykład zaproszę siebie i wyślę sobie po prostu zaproszenie. Natomiast nie chciałabym, żeby ten mój klient czy osoba, którą zaproszę, mogła edytować to, co stworzyłam.
zaznaczę, że może po prostu komentować, czyli to, co potencjalnie nas będzie interesowało, jeżeli będziemy współpracować z klientem. Więc tutaj mogę albo zaprosić użytkownika, albo ustawić ten link jako publiczny. W moim przypadku ten projekt może być swobodnie jako projekt publiczny utworzony, więc po kliknięciu po prostu generuje nam się link, który możemy skopiować i zobaczycie, że po kliknięciu po prostu macie już ten prototyp, który sobie stworzyliście. I teraz możecie poruszać się po tym prototypie znowu tymi strzałkami, które znajdują się z lewej i z prawej strony, również strzałkami na klawiaturze. Ok, czyli to jest coś, co potencjalnie możemy wysłać naszemu klientowi. On może sobie zobaczyć ten projekt w oknie swojej przeglądarki. Ale to, co interesuje nas najbardziej, to oczywiście opcja zostawienia komentarzy. Ok, teraz jeżeli klient dostał taki link, to będzie musiał się prawdopodobnie zalogować w momencie klikania w Add Comment. Jeżeli jest niezalogowanym użytkownikiem, to po tym, jak doda komentarz, będzie musiał przejść analogiczny proces rejestracji, tak jak to wyglądało w naszym przypadku na początku, kiedy tworzyliśmy projekt. Natomiast może się zdarzyć, że klient będzie już miał konto w Jedwierzyn, po prostu po zalogowaniu będzie można te komentarze dostawać. A informacje o tym, że nowy komentarz się pojawił, będziecie dostawać na maila, ona też będzie wyświetlać się w waszym panelu InVision. Także wszystkie informacje dotyczące zmian w komentarzach i odpowiedziach na komentarze będziecie dostawać na bieżąco. Jeżeli wrócimy sobie teraz do naszego projektu w InVision, który stworzyliśmy dla naszego klienta, to zobaczymy, że w górnym prawym rogu pojawiły się przy dzwoneczku cyferki, które sugerują, że pojawiły się jakieś nowe komentarze. I teraz to, co możemy zrobić, to oczywiście przejść bezpośrednio do tego komentarza, który pojawił się w projekcie. Możemy odpisać, możemy rozwiązać, jeżeli wykonaliśmy już poprawkę i nadpisaliśmy ją. Także to wszystko możemy sobie poodhaczać w ramach projektu. No i teraz, jaka jest zaleta? Chyba coś zepsułam. Więc jeżeli nie macie pomysłu na to, w jaki sposób wysyłać linki do klientów, jak poddawać ocenie, czy wymieniać się komentarzami, to InVision jest jednym z takich pomysłów, jak to można rozwiązać. Nie jest idealny, nie jest jedyny, ale jeżeli szukacie darmowego narzędzia, które będzie niezależne od systemu, z którego korzystacie, to być może właśnie będziecie mogli sobie skorzystać z InVision App. Jedyny minus tego rozwiązania, jaki widzę, to fakt, że klient, żeby zostawić uwagi, musi się zarejestrować w serwisie. No i zawsze jest to jakieś nowe narzędzie, którego obsługi musi się nauczyć. Jeżeli stanie się przed bardzo oporną materią, to faktycznie może być problem nie do przeskoczenia, ale moje doświadczenia są raczej pozytywne. Jestem ciekawa, jakie wy macie doświadczenie, albo jakie macie w ogóle pomysły na to, żeby dzielić się z klientami czy współpracownikami. Może korzystacie z narzędzi, które mają już takie rozwiązania wbudowane, tak jak wspominałam na początku. Może macie zupełnie inny patent na to, jak poradzić sobie z tym problemem. Także czekam na wasze pomysły i rady w komentarzach. Myślę, że inni też z chęcią z nich skorzystają, a ja tymczasem żegnam się z wami. I widzimy się pewnie już niebawem, także trzymajcie się. Cześć!